Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panko, za to jest Fallout 4, Nuka World. Dobra, lecimy z questami pobocznymi, które pobraliśmy ostatnio. Co mi tu miga? To też jest jakiś pancerz wspomagany? Hola, pan minute. Dobra, no nieważne, no jest to jest. Nie będziemy się tym zajmować teraz. Dobra, mamy questa, cwaniara musi zginąć. Rzecz dzieje się tutaj, więc no nie wiem, przenieśmy się Nuka stacja i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Chciałem iść na piechotę, żeby dużo nie fast travelować, no ale to jest po drugiej stronie zupełnie tego kompleksu, więc się przefast travelujemy. Ja zrobiłem sobie porządek w ekwipunku i to w zasadzie tyle, nic więcej nie kombinowałem. Poza odcinkami, no tu mi się trochę kończy amunicja i niedługo trzeba się będzie przerzucić na cosik innego. Pojedziemy sobie tą windą? Pojedziemy sobie tą windą. Czemu nie? No i trzeba, kurde, się rozglądać za tą amunicją do tych nowych... Sorry, Kate. Do tych nowych broniek, bo... No kurde, dymycz tam może być srogi. Dzień dobry. To co, to ja mam gdzieś stąd... Aha, ja mam po prostu gdzieś stąd wyjechać. Sterowanie jednoszynówką, interakcja. No dobra, no to zobaczmy. O co tu chodzi? Tu mnie gdzieś przeniesie, mam nadzieję, że mnie nie wydupi gry zaraz do pulpitu. Dziwne rzeczy się dzieją. Okej, nie, jesteśmy. I co, i wróciliśmy do wspólnoty? Nie. Nie, no to jest wspólnota chyba, nie? Żeśmy całkiem wrócili. No kurde, ej, no halo. Myślałem, że wszystkie rzeczy będą się działy tam wewnątrz. A nie, że sobie tutaj czmychnęliśmy. I teraz co, i gdzie ta cwaniara jest, nimy? Naprawdę? Cwaniara w lokalizacji stacji... Ktoś tu ze mnie jaja robi? Teraz mam fast travel, ale nie wyobrażam sobie tego na trybie przetrwania. Musiałbym przejść całą tamtą lokację. No okej, okay, duża nie jest, ale przejść ją. Pojechać kolejką tu i przejść całą cholerną mapę. Żeby zabić jedną typiarę. No kurde, chyba troszeczkę nie tędy droga, tak mi się wydaje. No ale dobra, no niech będzie, no jak już tu jestem i mam ten fast travel. Znaczy okej, okay, no jest opcja, że będę miał te flary i bractwo, no będzie mnie mogło już wtedy przewieźć. No to, no powiedzmy, nie? O, świetnie, jeszcze radiacja. No ale dziwne rozwiązanie, no. Ja rozumiem, jakby to się gdzieś działo bliżej tej całej stacji, a to jest... Tak, rozszarpiesz mi. Ale się kurde bo... Ale sobie was zrobię, bo to wiecie. Czasem se można przycwaniakować i dziwnie potem wychodzi. Dobra, chyba możemy tutaj po prostu wskoczyć, nie? Czy nie? Dobra. No niby są gdzieś tutaj ci bandyci. O, na przykład tam. Bandyta włóczyki. Wow, 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 wow! Ty, ale to do mnie nie strzela. To do mnie nie strzelała ta wieżyczka. Czy ja mogę z nim pogadać? Nie, no są bandyci. No z bandytami raczej się nie gada. Serio? Była za niezniszczalnym, kurna, tym śmietniczkiem. A raczej tu od was tej lepszej amunicji nie dorwę, nie? Tam na górze jeszcze niby ktoś łazi. Ale kij z nim, my wchodzimy tutaj. Stacja Andrew. No chyba, że stąd będzie jakaś, nie wiem, też opcja fast travel tam, no ale wątpię, no raczej nie. To jest stacja metra. Nie, nie tak, tak te questy będą wyglądać, to ja... Kto tam się wpierdolił w pułapkę?
to ja się w takie rzeczy nie bawię, no ja tu nie będę kurna lawirował pomiędzy tymi miejscówkami. To ktoś tu za nami? Ole. Nabój 308, nabój 45, nie, wątpię, no raczej tutaj tej amunicji nie dostaniemy. Musiałbym pewnie mordować użytkowników tamtych broni. Czyli operatorów i wyznawców. I stado! No ale zobaczymy, może jak będziemy odbijać tamte tereny, to tam też ktoś będzie sobie korzystał z... Dobra, tam jest szturmotron, to mnie to jakoś szczególnie nie interesuje. Żeby się tam dostać. Puszeczki można sobie pozbierać, żeby w to nie wpaść. Może spróbujmy się tu kucnąć. Dobra. Okej, ty idzie, tam się nie zastanawia nawet. Płonie. Wow! Okej. Czysto, czysto. Macie coś ciekawego? Nabojki. Ale jeszcze głównej złej nie ustrzeliłem. No dobra, to chyba nie chcę mi się tych questów robić, tak wam powiem szczerze i już zaznaczam, że jak to będzie polegało na takich rzeczach, to... No to raczej nie... Bandycka minda, masz główkę. Nice. Dobra, chyba dobrze idę, niechcący nawet. A, steampaczek, to poproszę, bo może się... Może się przydać, może się przydać. Zresztą to też nie jest pierwsza stacja metra, którą ja oczyszczam. Chociaż jedna taka przegwizdana była, że chyba mi amunicji brakło i steampaków mi brakło. Miałem mało życia, gule się pojawiły. Było chyba coś takiego. Ale no to były początki, chyba. Mocarny El Bandito! Dawaj w główkę, coś tu spróbujemy ugrać. Mocarny El Bandito z Mutovito. I mocarny El Bandito... Nie żyj to! Ale dobra, bo ja też prawie nie żyj to. Feeling strzelania z tej broni jest cudny, naprawdę. O, lekki pancerz dla pieska. Gdyby ochłap mi towarzyszył... To czemu? Nie, co to masz? Rycerski, chiński, miecz oficer... zmniejsza obrażenia przy blokowaniu w sprincie. O, ładna rzecz, panie Banditos, ładna rzecz. Chociaż wolałbym coś do walki na dystans. Jeśli mam być szczery. Nabój, nabój. No nie, oni korzystają tutaj z tych broniek, więc... Tutaj cudów raczej nie znajdę. Kapsel, nabój. No, ale co trzeba przyznać, to... Żadnych samoróbek chyba tutaj, więc... Całkiem, muszę powiedzieć, nieźle. Jabłka, bułka. Dobra, jak się dostać wyżej? Tutaj mamy jakieś przejście. Kurna, ale się tu... No tu miejscówkę mają zajebistą. Oj tak, odlot wygrzew? Poproszę.
Jest tam kto? No ja jestem, no. Aha, okej, okay, w ogóle nie trafiałem w to. Teraz trafiłem. Dobrze się bawię? No całkiem nieźle, dziękuję za troskę. A dobra, zreloaduj, wstecz. Już? Reload? Okej. Okay. Krytyk! Cudowne. Nabój Steambug. A no to śmiało to. Się nie krępuj. A myślałem, że wyleczyliśmy cię ze wszystkich uzależnień. A tu, o, tu te peperetete, tam se wejdziemy, tylko pewnie terminalem to jest do otwarcia, albo takim guziczkiem na przykład. Haha, rdzeń fuzyjny, nabój do strzelby, Medex, odlot, maszyna do pisania, ciężki, bojowy, ochraniacz na lewą nogę, strzelba bojowa, no niewiele, stanowisko chemiczne, ale no właśnie, nigdy się nie interesowałem, co ja tu mogę, jeśli chodzi o... te kategorie. Co my tu mamy? Mentaty, jagodowe, pomarańczowe, winogronowe, plus do inteligencji, bo odświetla żyjące cele, plus do percepcji 10% celności w VAC, plus do charyzmy, efektywność handlu zwiększona. O kurde, to mogę się nafurać i być wydajniejszy w rozmowach z ludźmi. Spowolnienie czasu, no to wiem, psycho wiem, psycho odlot. Spowolnienie czasu. Plus do obrażeń, plus do odporności, maksymalne punkty akcji przez 15 sekund. Psycho odlot brzmi niesamowicie dobrze. Psycho wygrzew, obrażenia, siła, wytrzymałość, maksymalne zdrowie. Aha, ale nie zwalnia czasu. Szkoda. Aha, zwykłe psycho... A, bo to odlot spowalnia czas. A nie psycho. Dobra, sorry. Wygrzew, odlot, ja wie... O kurde. Myślę, że seria z trybu przetrwania, z którego live jutro, serdecznie zapraszam, będzie kurde ciekawa. Aha, tylko muszę mieć odlot. Aha, dobra, myślałem, że jakoś inaczej, ale to mogę robić z niczego praktycznie. Odlot to nawóz w plastiku. Albo nawóz z plastikiem i spowalnia czas. Okej, okay. A psycho, centrokwiat, elektronika, kwas i steampack. A steampacki mogę robić? Ultra odlot. Spowolnienie czasu i 100%, 100, plus 100 do maksymalnych punktów akcji przez... O kurde, i to wszystko wymaga na ranga chemik 1. Ja tu nie potrzebuję jakichś większych tych. Uhuhuhu. Obrażenia w walce wręcz, odporności na obrażenia, minus do percepcji. Wygrzewo mentaty, plus do siły wytrzymałości, maksymalne zdrowie i percepcja. Ale ja bym... O Jezus Maria, będę chodził na furan. Płyn obróbkowy, piłka baseballowa, lekarstwa, tu pewnie będzie steampack. Mhm, mogę robić. Antyseptyk, pojemnik z krwią i stal. Okej. Okay. Dobra, nigdy nie patrzyłem, co tu można robić, ale tu można robić piękne rzeczy. I ja będę to robił w trybie przetrwania, na który jeszcze raz serdecznie zapraszam jutro, jeśli mi nic nie... jeśli mi nic nie wypadnie, no to jutro się widzimy o 18. Serdecznie zapraszam, bo chyba może być ciekawy. Znaczy, no nie, że od razu pójdę do stacji chemicznej i prawda, nie mam materiałów jeszcze, ale wiem już, że warto chyba będzie się tym faktycznie zainteresować, no. No dobra, no to mamy zrobione i co? I bez sensu tu przyszliśmy i bez sensu możemy wracać. Nie, to będą chyba takie dupo questy, co? Dobra, centrum tranzytowe, gdy w pobliżu są wrogowie? O, patrz pan, rzeczywiście. No, już wyskoczył.
Fajne jest, dobre. Aha, i to... To był quest. O Boże. Okej, okay. No dobra, fajnie. Zrobione, zrobione. Wracamy. To nie robię chyba questów dla tamtych tych. Tam, co tam było? Załóż obroże i... Zresztą zaraz zobaczymy. Więc w ogóle jestem ciekawa, co chodzi z tym zakładaniem obroży. Spotkaj się z... Aha, coś tam było z tymi właśnie supermutantami. Że trzeba tam chyba kapsle od nich wydusić w jakiś sposób. No to okej, dobra. Zrobiliśmy jednego questa, który w sumie już od początku zakładał, że nic ciekawego się nie wydarzy, bo brzmiał idź i zabij. A tutaj jednak dzieje się coś więcej, więc zrobimy te dwa pozostałe. A później, no nie wiem, no chyba ciśniemy w główną fabułę po prostu, bo czy jest sens się jakoś tutaj spoufalać bardziej z tymi frakcjami, to nie wiem. Poczytam sobie, o, może tak będzie najlepiej, że po prostu sobie poczytam, czy jest... No, czy jest sens po prostu robić te questy? Dla frakcji? Czy lepiej iść główną fabułą i gdzieś po drodze się znajdą jakieś ciekawsze poboczne questy? Czy w ogóle są poboczne questy? Raczej są, no nie podejrzewałbym. W sensie inne niż to, co teraz dostałem. Raczej są, nie podejrzewałbym Bethesdy, że jest tylko główna fabuła dodana. Która, no, brzmi trochę jak to zadanie, które właśnie wykonaliśmy, czyli idź i zabij, no ale... Zobaczymy, nie przekreślajmy. Nie przekreślajmy szans. Ciekawa mechanika się wydaje właśnie z tym, która frakcja powinna tutaj rządzić. Kurde, no to już mi mogli podarować. Dobra, to robimy tak, jeśli będzie jakikolwiek quest wymagający powrotu do wspólnoty i nie będzie to quest głównej linii fabularnej tego dodatku, nie będziemy go robić. Bo nie mogę tego przerwać w żaden sposób. I o ile tam w miarę szybko żeśmy śmignęli, tak tutaj, no, jak za każdym razem mam oglądać to, to trochę mnie się nie chce. Niestety. Bardziej, że niestety trochę to trwa, jakbym tu wjeżdżał pierwszy raz, jakby mi tu wszystko pokazywali. A nie dość, że wjeżdżam tu drugi raz, to jeszcze pada, jest brzydko i tak nic nie widzę. Nawet chodzić nie mogę się ruszyć. Nie będziemy robić questów wymagających wyjścia z tej lokacji, z tej lokacji. Oj, przepraszam. Hej, co ty tu robisz? Sprawdzę sobie jeszcze, czy ten perk burmistrza pozwoli mi faktycznie zrobić linię pomiędzy sanktuarium a tą miejscówką, żebym miał tutaj materiały już wszystkie. Dobra, czeka na powrót. Nie, weźmy sobie to, spotkaj się z ekipą i to jest, to też jest poza... Nie będziemy tego robić. Przykro mi, moi drodzy. Nie. Chyba, że warto. Czego dowiem się po tym odcinku. Ale to idźmy odbić. Odbijmy jedną miejscówkę, bo pewnie tyle nam starczy do końca odcinka i... ja sobie zerknę w internet. Ale no to jest tragedia jakaś. Padaka totalna. Jak to tak ma wyglądać, to ja nie chcę, no. Dobra, no mój błąd. Nie sprawdziłem po prostu, że reszta questów też miała miejsce tam. Więc tu okej, przyznaję. Powinienem wrócić i zrobić te questy. Ale no nie chce mi się teraz już. Co jest, kurwa? Radiacja mnie dopadła, czy co? Dobra, quick saving i zobaczmy, z czym tu będziemy mieć do czynienia. No, na razie spoko. Strefa galaktyczna.
Na razie żadnych przeciwników, nic się nie dzieje. No to wygląda, jakby zaraz miał na mnie ruszyć, nie? Kontrola gwiezdna, zbadaj pobojowisko. No badam właśnie. Aha, bo to jest... Aha, to jest zepsute. Nagranie Nuka Coli. A, to pewnie... O, witaj, coś tam. O, dziennik. Przeczytaj dziennik. No tyle to ja, na tyle to ja sam wpadłem. Ale... Jezus Maria, aż mnie płuca bolą. Znaczy tu ogólnie. różności tutaj, nie? Dziennik Tiany. Witaj Tiano, wybierz proszę wpis. Tata powiedział, że jutro znów wyruszamy do strefy galaktycznej. Nadal nie wiem, co sądzić o tym zbieraniu. To niesamowite, jak dużo z tego starego sprzętu wciąż działa. Szkoda, że nie mogę tu zostać i go badać. No ale w końcu ekipa taty przyszła tu tylko po to, żeby wszystko rozwalić i zabrać na złom. Zupełnie jakby mało było na świecie zardzewiałego metalu i połamanych płytek. Przynajmniej pracuję tylko na pół zmiany. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do pracy nad kontrolą gwiezdną. Mam nadzieję, że główny komputer wciąż działa. To wszystko moja wina. Mówiłam, że nie zostało dość rdzeni, by można było to uruchomić. Gdyby poczekał godzinkę, pozbieralibyśmy je z reszty parku i kontrola gwiezdna byłaby jak nowa. Wysłałam już w tej sprawie ludzi, mogłam to naprawić, ale on nie słuchał. Nie słuchał, a teraz, Boże, mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Słyszę krzyki. Czekajmy na zbiórku, a potem biegniemy do bramy. Co, bunt marzyn ogólnie. Kurde, czy ja będę musiał przedwcześnie skończyć odcinek? No, bunt maszyn, co to było? Ewidentnie bunt maszyn. Ale widzę jakiś fajny pancerzek wspomagany tam. Stal z... Kurwa. No obawiam się, moi drodzy, że to może być koniec naszych przygód. Jesus, aż się spociłem. Czy to jest X02? Taki dopierdolony. Może nie... nie mogę za dużo mówić, żeby... Nie mogę za dużo mówić, żebym nie umarł. Reload! Znaczy, w sumie niewiele mi robi. Ale panikować mogę, prawda? Port gwiezdny. Dobra, dawaj ten pancerz. A, zamknięty. A to taka ten. Aha, że niby on jest na księżycu. Okej. Okay. Taka wystawka tylko. Też pewnie będzie miał jakiś dziennik. Kapsel, nabój. No. Jednak nie. Dajcie mi chwilę. Dobra, chyba będę żył, ale... Dziwne to było. A poradnia płuc dopiero w październiku. No, okej, komputer główny. No, raczej to mi tutaj zostaje do zrobienia. Kocie, nie teraz, proszę cię. To nie jest najlepszy czas. Trochę będę odchrząkiwał. Musicie mi wybaczyć. Dobra, jedziemy. Protokół wymiany danych. Nie wykryto żadnych rdzeni gwiezdnych. Wczytaj holotaśmy. No nie, no raczej nie. Sekwencja startowa. Dobra, co to jest? Token. Przepraszam. Nie wykryto żadnych rdzeni gwiezdnych. Do inicjalizacji trybu działań awaryjnych potrzebny jest przynajmniej jeden rdzeń kontrolny. Tu jest taki.
No właśnie. Zainstaluj rdzeń. Where? Tu? Tak po prostu? Wczytaj holotaśmę, że to się będzie tutaj liczyć jako... Jako to? Nie. No kocie! Mówisz, nie? Bo nie rozumiem. Dobra, gdzie tu wczytać tego rdzenia? O. Dobra, dawaj, jeszcze raz. Uruchom. Liczba rdzenia niewystarczająca do objęcia kontrolą powiązanych systemów roboczych. Trywa rejny może zapewnić. Nie wiadomo co. Opcjonalnie oczyść strefę. Napraw główny komputer 1 na 20. O! Gwiezdne rdzenie. 1 na 20 sztuk potrzebnych do podstawowych operacji. 1 na 35 sztuk potrzebnych do pełnej funkcjonalności. Wyświetl logi. Instrukcja użytkownika. Narzędzie systemowej telemetrii, automatycznego sterowania robotami. Jest samodzielnym, przeznaczonym dla korporacyjnej klienteli systemem opracowanym przez Robco Industries w celu zarządzania dużymi grupami robotów systemów obronnych. Technologia kontroli gwiezdnej. Bla, bla, bla. Moduły rdzeni. Sratatata. Dobra, co się stało, że się zesrało? Gangi Coltera przejęły Nukatown. Niedługo dotrą do nas niedobitki. Chłopaki sklecili niby jakąś obronę, ale długo to nie ustoi. Powiedziałem Tianie, żeby włączyła ten tryb obrony, o którym wspomniała. Spanikowała. Mówiła, że wyjęliśmy z tego wynalazku za dużo rdzeni i teraz nie podoła restartowi. Posłała wszystkich, których miała pod ręką, żeby zgłosili, ogłosili ze rdzeni wszelkie inne atrakcje. Dziewczyna ma dobre intencje, ale skoro gangi zaraz nam wsiądą na głowę, to chyba muszę coś zrobić. Przecież gorzej już nie będzie. Mhm. Aha, tu były dzienniki techniczne, jak to jeszcze działało i hulało, a później były dzienniki jakieś tam bandyty. Wycieczki po serwerowni okazały się hitem sezonu. Coś tam, coś tam. Zabrało nam to 3 dni, ale wreszcie przebiliśmy przez gruzowisko przy północnej bramie, weszliśmy jak do siebie, żadnych wieżyczek, żadnych botów, nic. Jedynym robotem, którego musiałem załatwić, był ten obsrany Nukatron, próbujący wcisnąć butelkę wiśniowej nuki za 10 dolców. A durny złom nawet nie chciał przyjmować kapsli. Ale za to trafiliśmy na główną nagrodę, najwyższej klasy przedwojenną technologię, a w dodatku nadal grającą i buczącą. Moja Tiana mówi, że te świecące rzeczy są niezależne i zastępowalne, co chyba znaczy, że możemy je sobie zabrać. Myście powinni za nie nieźle zapłacić. Aha. Znajdź gwiezdne rdzenie poza strefą, znajdź rdzenie na terenie strefy. No okej, okay, czyli... Czyli niekoniecznie wejdź i zatknij flagę, tylko jakieś takie mini widzę kwestiorki w całej lokacji. Znaczy przynajmniej w tej lokacji jeszcze będą do zrobienia. My jeszcze kogoś nie. Także spoko i takie rzeczy to ja mogę robić. To mi się podoba, a nie jakieś tam... Dupo, o cholera. Ale mnie zapromieniował, Jesus! Czemu nie mogę trafić? Czy mam zerowe szanse trafienia? Pan spieniona rączka się nazywa. Nie widzę przeciwników, Kate, radzisz sobie? Skąd to się pobrało nagle? To jest dopiero teraz, to nie było czegoś takiego. To jest taka moda. Dobra, no domyślam się, że nie mam pozaznaczanych tych rdzeni na mapie i muszę tu faktycznie po prostu... Znaczy, inaczej. Obstawiam, że jak po prostu wybiję wszystkie roboty, no to będzie na zasadzie zatknij flagę i przydziel. Ale jeśli chcę się dobrać do pancerza wspomaganego, no to muszę znaleźć rdzenie. I wszystko tutaj jakby przywrócić zasilanie i żeby to wszystko znowu hulało tak jak dawniej. O, Vault-Tec Among the Stars, ciekawe. Czyli taka troszeczkę wymuszona eksploracja, ale jak najbardziej.
Znaczy, powiem tak, dużo, naprawdę dużo będzie zależeć... O, i tu mamy 6 rdzeni do znalezienia. Bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak wam będzie się tę serię oglądać. Przy czym, jeśli ty, pojedynczy użytkowniku, stwierdzisz, ej, no mi się podoba, to chyba będzie lecieć dalej i będzie dużo robione, no to nie. Niekoniecznie. Ja mam statystyki od takich rzeczy. I to na nich będę się opierał, niestety. Więc więc to, że wiecie, tam 5 osób stwierdzi, że mi się podoba, no to chyba będzie, no to, to niestety muszę was troszeczkę rozczarować, że to tak nie działa do końca. Ale zobaczymy, żeby tu nie, nie wprowadzać, aha, jakiejś negatywnej atmosfery. Tylko zaznaczam i uprzedzam, prawda? I od razu też myślę, że to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć, że jeśli faktycznie też Nuka World nie zażre jakoś niesamowicie, to raczej w Far Harbor bawić się już wspólnie nie będziemy. No, po prostu. Muszę to powiedzieć, żeby potem nie było jakichś... Jezus! Przykrych niedomówień. Weź skafander kosmiczny, o! To tak a propos tego, że chciałem ten... jakieś inne pancerze. No dobra, mamy jeden rdzeń. Czy to, że ja to wciskam, coś daje? Nie. Aha, ten. Taśma się odtworzyła ponownie. No raczej tak to trzeba rozwiązywać. Czy tu jest potężne promieniowanie, czy lepiej tu nie strzelać? O Jezus. Życie mi się kończy. Cholera wie, a to jest niby wejście do krypty. No proszę bardzo, jakie ten. Aha. Kolejny kombinezon. Czy Woltek ma, albo planował te krypty na Księżycu? Oby było chore. Fajna jest ta pukawka. Naprawdę mi się podoba. No, jakieś dziwne, dziwne fazy mi się tutaj dzieją, jak wejdę w ten... w te takie obłoczki. Co my tu mamy? Rdzeń fuzyjny, to jest układ scalony, więc nie. Klucz do sterowni, to poproszę. Projekt, terminal kierownika projektu. Okej, to jak tam, bo widzę, że się dobrze bawisz. O, bardzo dobrze ci poszło. Terminal kierownika, nie, to raczej. O! Kurna, ile już tych rdzeni ominąłem? No nic, jest tu 6. Jak będę już wychodził i nie będę miał 6, no to wtedy wrócę i zacznę się trochę bardziej... O cholera! I zacznę się trochę bardziej rozglądać. Dobra, ekwipunek. Wspomagacze. Nie Medex, tylko Radex. Okej,
Ja nie mam punktów. No to normalnie sobie poradzimy. Oj, 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 au, 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 au. Trochę mnie przeraża to, że to jest teoretycznie atrakcja turystyczna, a tu są prawdziwe, kurna, szturmotrony i prawdziwe działka. W sensie wieżyczki. Dobra, tu się... Halo, nie mogę się od ten? Odradować? Dlaczego? Antyrad. I Steam paczek. No, coś mi nie chyciło wcześniej. Wiecie, no to jest gotowy, kurna, scenariusz Parku Jurajskiego, nie? Że atrakcje się troszeczkę zbuntowały i tak to wygląda, a nie inaczej. Kurde, ale nie łomotają tutaj te wieżyczki. Gdzie tu iść teraz, żeby znaleźć fajne rzeczy? A żeby nie sprogresować za szybko. No niewiele tutaj się znajdowało. Ja sobie ten strój ze skóry mutorogacza wezmę. Jestem ciekaw, czy jak ja go założę... Nie, on jest jako cały pancerz. Dobra, to w sumie mogę go wywalić od razu. Skafander kosmiczny tak samo, ale skafandry sobie zostały. No wiecie, szukałbym czegoś na zastąpienie tego kombinezonu krypty, ale no też jednocześnie takiego, żebym mógł na to nałożyć... to tak jakby idziemy dalej. Żebym mógł na to nałożyć resztę pancerza, no bo bez sensu nosić taki jeden rodzaj stroju, który kompletnie nic nie daje, nie? Zaraz, też już byliśmy? Nie. Chyba nie. Mam wrażenie, że bardzo dużo tych rdzeni omijam. O kurna, niewidoczny! Au, 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 au! Już jest widoczny? Jeszcze nie, teraz jest widoczny. Już nie, teraz był. Jesus. Ujebane. Dobra, tam coś widzę. Nie tutaj? Tutaj. Klucz do sterowni. Mam, nic się nie bój, gro. Jeden, drugi, trzeci. Ale się tu obłowiłem. Czekaj. Gdzie ci się śpiesz? Klucz do laboratorium obserwacyjnego, proszę bardzo. Steampunk antyrad, proszę bardzo. Co to za dźwięki, proszę bardzo. Czysta zielona sukienka, no na to nie nałożę niestety. Reszty pancerza. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Aha, dobra, teraz tam... Byliśmy tam wcześniej. Dobra, dobra, to jednak trochę wiem, gdzie jestem. Okej, okay, aha, czyli taki ślepy zaułek tutaj nam się sprezentował. I to co gorsza, bez jakichś większych, fajnych fantów, niestety. Okidoki.
To wracamy w takim razie na tę gwiezdną ścieżkę dalej. To chyba... Uuu, jaka ładna strzelba, Kate? Chcesz taką? Hej, ja? Sure, be glad to take. I mean, hold some stuff for you. No, no, wiadomo. Weź sobie taką strzelbę. Ja ci dam nabój do tej strzelby. Ja mam ich za dużo, ale zawsze coś. Wyposaż i granatami, jak chcesz, to też sobie możesz rzucać, nie? To się nie krępuj, to mam nadzieję, że wiesz takie rzeczy. A z ciekawości, jest coś w tych terminalach? Wystraszyłem się, gdy dziadek upadł po przejściu na wystawę. Myślałem, że może zawał serca, ale doktor powiedział, że to z przegrzania. Moim zdaniem to idiotyczna wymówka, bo przecież utrzymujemy na wystawie cały czas temperaturę 22 stopni. Może to i tak dużo dla emerytów? Wspomnę o tym na następnym zadaniu. No takie pierdo po prostu. Mam już dość. Jakiejś kobiecie odbiło i wybiegła z wystawy krzycząc. Dzień wcześniej jakiś facet bez powodu zdjął całe ubrania, a potem zachował się jakby nigdy nic. W końcu wyciągnęła go stąd ochrona. Dlatego dostaję ciągle ból w głowie i krwotok z nosa. Zapomniałem też, co właściwie jeszcze przed chwilą robiłem i ciągle gubię ważne rzeczy. Doktor twierdzi, że ma to coś wspólnego ze stresem, szczególnie w nowej pracy, no ale nie przesadzajmy. Krwawienie z nosa i utrata pamięci od zwykłego stresu w pracy? Serio? O kurde, dobra, to się jakieś pojebane rzeczy działy. Pierwszy dzień pracy na wystawie Voltec. Nigdy nie sądziłem, że pozwoli mi pracować w Nuka World. To znaczy, trudno to nazwać pracą. Pilnuję tylko, by cała wystawa się nie rozleciała, by technicy byli zadowoleni, a od czasu do czasu oprowadzam gości. Do tego płacą mi tu dwa razy więcej niż w biurze w Waszyngtonie. Jeden z pracowników Nuka Galaktyki powiedział, że po zamknięciu Luna Parku wpuszczają pracowników na atrakcję, więc po robocie pójdę się tam rozejrzeć. A, czyli dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Wystraszyłem się, gdy dziadek upadł po przejściu na wystawę. Myślę, że... Aha, dobra, to już czytałem. Kolejny dziwny dzień. Doktor znów przez przypadek zatrzasnął drzwi do pokoju obserwacyjnego. Nie mógł się do niego dostać. Powiedziałem mu, żeby schował sobie zapasowy klucz w szafce. Dzisiaj jest zapominalski, ale on zignorował i sobie poszedł. Nie wiem czemu, ale ta sytuacja naprawdę mnie wkurzyła. Kilka minut później rozbolała mnie głowa. Czyżby Voltec? Co tu się dzieje? Nie wiem, czy ktoś grzebie w terminalu, czy po prostu tracę rozum. Nie pamiętam, żebym napisał ten ostatni wpis w dzienniku o byciu wkurzonym i bólu głowy. Od tygodni czuję się świetnie. Parę minut temu przychodził tędy doktor i powiedział mi, że muszę w końcu przestać pić w pracy. Przychodzi do mnie lekki zapach whisky, ale nie pamiętam, żebym pił. Chyba muszę wyjechać na wakacje. Albo umówić się na wizytę u lekarza. Czyżby Voltec przeprowadzał eksperymenty nie tylko w prawdziwych kryptach, ale też w ich imitacjach? I tu też faktycznie, nie wiem, coś rozpylał albo coś takiego. I pracownicy i goście zaczęli wariować? No nie wiadomo. Z nimi nigdy nie wiadomo. Dobra, tam mamy wyjście, ale to ja nie chcę wyjścia. To idźmy sobie dalej. Tędy. Tak to było? Nie, to nie było tędy. Zgubiłem się! Atrium? Aha, i tu wróci... Dobra. Tu wróciliśmy całkiem. O kurde, to zaraz. To jak ja tutaj poszedłem? Zgubiłem się! Dobra, tu jest duże promieniowanko. O, ten. Aha, i jestem tu z powrotem. Może faktycznie promieniowanie ich tu sponiewierało wszystkich. No dobra, tu mamy wyjście, a wyjście mnie nie interesuje, bo jeszcze nie znalazłem wszystkich tych. Kontrola gwiezdna, Aha, znalazłem gwiezdne rdzenie. Voltec wśród gwiazd. Aha, no dobra, no to spadamy w takim razie. To wychodzimy, no ale rzecz cały czas chyba nie jest zabezpieczona, nie? Ło, bo ja mam mało żyćku.
Ci nie zauważyłem tego. Dobra, tutaj jeszcze się odradujemy. Dobra, a co mówi ten? Wielka wycieczka, zabezpiecz, zabezpiecz, no to nie, to o to mi chodzi. Znajdź gwiezdne rdzenie poza strefą galaktyczną. Coś jeszcze tu jest? Aha, no jest. Znajdź gwiezdne rdzenie poza strefą. Znajdź gwiezdne rdzenie na terenie strefy. Opcjonalnie oczyść strefę, napraw główny komputer, 1 na 20. Okej, no czyli strefa jest jeszcze do oczyszczenia, no i są tu jeszcze rzeczy do znalezienia w samej strefie i są rzeczy do znalezienia poza strefą. No i pewnie... Jezus Mary. Znaczy... O Jezus. O kurwa. No to tego się nie spodziewałem. Pewnie te wszystkie rdzenie są po to, żeby do tego pancerza wspomaganego się dorwać. Ej nie, bo ja tu miałem dość dużo życia, to te wieżyczki, jakiś chory dymycz muszą kurde robić. W takim razie. Że one mnie tak sponiewierały. Ten watsik się tutaj przydaje, kurde. Muszę przyznać. Pod warunkiem, że ma się punkty akcji. No, ale nie powiem. Siadłbym do tego pancerza. Bardzo chętnie. Dobra, moi drodzy, ja nie wiem, ile ten odcinek trwa przez tę moją... przerwę z powodów zdrowotnych, więc myślę, że tu możemy sobie skończyć i zeksplorować resztę tej strefy. To jest kurna ogromna. W następnym odcinku, ale dzisiaj to tyle. Na dzisiaj to tyle, jutro live. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej pa.